Zapytaliśmy mieszkańców Cieszyna, co sądzą o zakazie handlu w niedzielę. Gdyby było trochę więcej tych niedziel handlowych, na przykład dwie handlowe, dwie niehandlowe, to by było dobrze. Jestem za i przeciw, prawda? No bo są ludzie, którzy by chcieli mieć tą niedzielę wolną, a są również tacy, co pracują od poniedziałku do soboty i jedyny to jest taki dzień, gdzie mogą jechać na jakieś zakupy, prawda? No ja jestem za. Za, żeby nie były niedziele handlowe? Nie, żeby były. Żeby były handlowe? Tak. Ja jestem za. Za zakazem, bo jestem już, znaczy mam kilka lat ładnych i kiedyś pamiętam, byłem dzieckiem, to były w Cieszynie były dwa sklepy dyżurne w niedzielę, że od 7 do 9 szło kupić tam nabian, te najprostsze te i koniec. A myśmy pracowali w sobotę i do wieczora, do 18 i wszyscy zdążyli skupić. A w niedzielę była, nie było sklepów otwartych i wszyscy się jakoś, myśmy się wszyscy żyli normalnie. Wszyscy mieli wolne. Podróżuję dużo po świecie. Większość krajów, które znam, mają zakaz handlu w niedzielę. Zawsze mi to zastanawiało, dlaczego w Polsce ludzie pracują 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Także myślę, że wystarczy, tyle byłoby mojej wypowiedzi. Absolutny zakaz jest moim, że tak powiem, marzeniem. Szczerze? No, że paranoja. Dlaczego? No bo wie pani co, nie sądzę, nie chciałabym, żeby 4 niedziele były czynne, ale 2 co najmniej tak. No, powinien być wolny wybór. Także to jest moje zdanie. Jestem za. Za zakazem, tak? Tak, za zakazem. Czyli niedziele powinny być wolne od handlu? Tak, do odpoczynku. Od handlu wolne. Zakupy robimy w tygodniu, nie w niedzielę? Nie, tak, w tygodniu. W tygodniu. Jest na 22 czy czas, to niedziela jest wolna. Wie pani co, ja mało jeżdżam w niedzielę na zakupy. Pan nie robi zakupów w niedzielę? Nie, nie, prawie że nie. Czyli co, te niedziele powinny być wolne? Z jednej strony powinno być wolne, ale z drugiej strony przed świętami może by było dobrze, żeby ludzie zrobili zakupy. No. Nie dotyczy to mnie. Nie robi pani zakupów w niedzielę? Nie interesuje. Dzisiaj jest jakiś dzień, nie wiem. Myślę, że to jest okej. Czyli co, ale okej, czyli niedziele powinny być handlowe czy niehandlowe? Raczej nie. Raczej nie. Niehandlowe? Niehandlowe. Pan nie robi zakupów w niedzielę? Znaczy zdarza się, no ale nie trzeba robić niedzielę zakupów. Można zawsze robić w sobotę, nie? A ludzie też chcą mieć wolne w końcu. Co pan myśli o zakazie handlu w niedzielę? Jestem za. Nie podoba sobie to bardzo. Nie podoba się nie, panu? Nie. Dlaczego? Ja bo się chciał do zakupić coś i ja nie mogę. No, niedobrze, bo to jednak było dobre, jak było handel był. Bo się kupiło, a teraz się nic nie kupi. Trzeba czekać jedną niedzielę. No, dobra sprawa. Nie chce mi się chodzić w niedzielę do sklepu. Czyli dobrze, że niedziela to jest nieczynne. Dobrze. Myślę, że dobrze było jak kiedyś, że jednak można było handlować. No nie wiem, jak handlowcy do tego. Może by było mi dać jakąś rekompensatę za to. No nie wiem, no. W razie, jeżeli chodzi, że tam częściej się chodzi do kościoła, to w to nie wierzę. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, dlaczego? Powiem szczerze, że to jest jedyny wolny dzień, gdzie można rzeczywiście zakupy zrobić. No więc jak dla mnie by fajnie było, gdyby było. Obojętne. Nie ma pan zdania. Nie, nie. Dziękuję. Raczej nie, odpoczywam w niedzielę. Tak powinni wszyscy robić chyba według mnie. A myślę, że to dobry pomysł. No czy ja wiem, bardzo by było chyba lepiej, jakby może chociaż w połowie, w 50% jakby było można handlować, tak? No bo to jest jednak tak troszkę, no ja uważam, że jest minus. 50 na 50, oj, wtedy by było lepiej. Nie jest wsio jedno, mówię, wiem, może nie być handlu w niedzielę. Myślę, że mogła być handlowa raczej niedziela. Każda? No, wydaje mi się, że tak. Nie, no jedna musi być handlowa. Musi. Jedna w miesiącu? Wystarczy. Jestem za, nawet nie przeciw, jak mówił klasyk. Nie no, jeżeli ktoś chce chodzić, niech chodzi, jeżeli ktoś nie chce chodzić, to niech nie chodzi. Trochę współczuć trzeba paniom pracującym w tym czasie. No, ale ja bez tego mogę żyć.